Porównanie może i kontrowersyjne, ale przemyśl, jak wiele nas dzieli? Zastanawiałaś się kiedyś, co w Korei jest zabronione, a w Polsce dozwolone? W tym odcinku usłyszysz kilka ciekawostek o kraju Kim Jong-una. Jadąc do Polski z krajów Unii, wystarczy dowód osobisty. Nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Dla mieszkańców państw spoza Unii Europejskiej istnieje jasno określony i dość prosty proces zdobywania wizy. Z kolei dostać się do Korei Północnej jest okrutnie ciężko i jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem zatwierdzonych państwowo biur podróży. A i tak całą wycieczkę zawsze nadzorują przedstawiciele władzy. Oficjalnie chodzi oczywiście o asystę i gościnność, ale wszyscy chyba się domyślamy prawdziwych powodów. Kara śmierci została zniesiona w Polsce dopiero w 1998 roku. Zmiana ta była podyktowana nie tylko niechęcią obywateli do tego rozwiązania prawnego, ale również ważnym wymogiem do silniejszego uczestnictwa w strukturach europejskich. Kara śmierci w Korei Północnej nie tylko wciąż obowiązuje, ale jest też powszechnie wykonywana. Występowanie przeciw władzy najczęściej kończy się właśnie nią. Według relacji świadka, w jednym przypadku na oczach 300 tysięcy osób stracono reżyserów i 7 aktorów filmu uznanego za niemoralny. Korea jest bardzo hierarchicznym i konformistycznym krajem. W Polsce taka rzecz nie mieści się w głowie, ale w tym azjatyckim państwie nie możemy sobie strzelić dowolnego fryza. Istnieje konkretna instrukcja, jakiej długości włosy można nosić, zależnie od płci, oraz opracowana lista dostępnych fryzur. 18 dla kobiet i 10 dla mężczyzn. W Polsce podział klasowy praktycznie nie istnieje. Rozbieżności ekonomiczne potrafią być ogromne, jednak w większości przypadków nie można mówić o wyższości jednych od drugich. Z kolei w Korei Północnej wciąż ludność dzieli się ze względu na rodowód, również polityczny. Jednak nie są to typowe kasty, ponieważ według danych z 2013 roku klasy społeczne to zasadnicza 28% obywateli, niepewna 45% oraz wroga 27%. Z drugiej strony, jeśli jakiś kraj uznaje za wrogie bądź potencjalnie wrogie aż 72% swojego społeczeństwa, nie można powiedzieć, by było to najbardziej przyjazne państwo na ziemi. W Polsce wciąż daleko nam do powszechnej akceptacji innych orientacji seksualnych niż hetero, choć na szczęście się to zmienia. Tutaj kwestią jest postrzeganie ich przez jednostki, ponieważ co do zasady i z poszczególnymi wyjątkami nie można mówić, by ich prawa były masowo łamane. Z kolei w Korei Północnej oficjalnie wszyscy obywatele traktowani są jednakowo, a stosunki seksualne między osobami tej samej płci nie są karane. Jednak władze zabraniają działalności organizacjom LGBT, a doniesienia uciekinierów z kraju mówią na przykład o egzekucjach dokonywanych na lesbijkach. Jednak społeczeństwo jest tak zindoktrynowane, że w zdecydowanej większości ludność nie jest nawet świadoma istnienia orientacji innych niż heteroseksualna. 68 artykuł Konstytucji Korei Północnej gwarantuje wolność wyznania. Jednocześnie w tym samym artykule jest napisane, że religia nie może stać się pretekstem do wprowadzenia obcych sił do państwa. Nie może także stać się pretekstem do zaburzenia porządku publicznego lub do innych działań wymierzonych w to państwo. Powinno to być szczególnie ciekawe dla Polaków, ponieważ w naszym kraju zdarzają się doniesienia o agitacji politycznej z ambon niektórych kościołów. Według oficjalnych danych w Korei Północnej ponad 70% obywateli jest ateistami, a chrześcijanie to zaledwie 2%. W Polsce opieka nad osobami niepełnosprawnymi wciąż jest daleka od ideału, ale Korea Północna kompletnie nie przestrzega ich praw. W 2012 roku Rim Yoo-sung jako pierwszy niepełnosprawny z Korei Północnej wystąpił na letnich igrzyskach paraolimpijskich w Londynie. Doniesienia mówią, że w stolicy tego kraju osobom niepełnosprawnym nie można mieszkać, a nawet przebywać. Co ciekawe, ponoć ich sytuacja się poprawiła, jednak nie wiadomo na ile. Prostytucja w Korei Północnej jest nielegalna i według tamtejszego rządu nie istnieje. Jednak jest praktykowana. Prostytutki nazywane są mandziokcio i wchodzą w skład tak zwanych zespołów uszczęśliwiających, w których dziewice między 14 a 20 rokiem życia przez około 20 miesięcy są przygotowywane do świadczenia usług wysoko postawionym członkom Partii Pracy Korei. Masaż, taniec, seks. W Polsce prostytucja istnieje i nie jest nielegalna, ale sutenerstwo już tak.
System zdrowia w Korei Północnej jest bezpłatny, ale znajduje się w krytycznym stanie. Dostęp do niego zależny jest od przynależności klasowej i znajomości. Doniesienia mówią, że ludzie odżywiają się tam trawą, a personel medyczny używa niesterylnych narzędzi i operuje praktycznie bez żadnego znieczulenia. Kondycja polskiej służby zdrowia pozostawia wiele do życzenia, ale o całe milenium wyprzedza Koreę Północną. W Polsce bezpieczeństwo w porównaniu do krajów azjatyckich jest dobre. Zdarzają się jednak incydenty z udziałem turystów. Natomiast w Korei Północnej nie ma szans na żadne niemiłe zdarzenie. Turyści są ciągle pod nadzorem, opieką północno-koreańskiej delegacji, która co prawda głównie pilnuje wycieczki, ale jednocześnie praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek przykrą dla turystów sytuację. A ty co myślisz o Korei Północnej? Uważasz, że raporty są przesadzone, czy może wręcz przeciwnie, niedostatecznie dobrze opisują sytuację w tamtym kraju? Daj znać, co myślisz i obejrzyj poprzednie filmy.